Zdrowia. Szczególnie zdrowia dla tych, którzy płacą podatki. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No w Ameryce jest ten socjalizm. Socjalizm dostaje szału, no i jak zwykle socjalizm, komunizm co robi? No to walczy z bogatymi ludźmi. Kiedyś walczył z kułakami, walczył z chłopami, którzy mieli dwie krowy. No a dzisiaj walczą w zasadzie z super bogaczami. Ludźmi, którzy zarabiają 10-100 milionów. No i coraz więcej ludzi zaczyna się pytać, czy ten człowiek faktycznie potrzebuje 100 milionów? Czy ten człowiek nie powinien przy 101 milionie zapłacić 100% tego 101 miliona? No i takie pytania właśnie zadają sobie. No i odpowiedź jest tak, że im nie potrzeba, że trzeba w zasadzie zabrać wszystko. W Szwecji było tak, że było 101% podatku powyżej jakiegoś dochodu. No i dlatego właśnie szwedzcy tenisiści to uciekali. Do tej pory uciekają, w sumie mieszkają w Szwajcarii, mieszkają w innych krajach niż w Szwecji. Także ten socjalizm robi to, co robi. Każdy powinien zarabiać, każdy powinien płacić jakieś podatki. No wiadomo, że rząd powinien być dobrze finansowany, no bo rząd powinien budować drogi, pilnować granic i bezpieczeństwa, załatwiać sprawy typu straż pożarna i tak dalej. No do mniejszego stopnia, powiedzmy, lecznictwo, no to powinno być jednak bardziej takie prywatne, żeby ludzie mogli, żeby mieli decyzję. No ale w Ameryce jest jeden wielki zawsze szum, że korporacje nie płacą wystarczająco dużych podatków. Płacą duże podatki, bo płacą 25-30 tysięcy procent od swoich dochodów. No tyle tylko, że nikt nie zwraca uwagi z tych krytyków, co taka korporacja robi. No przede wszystkim te wszystkie korporacje, które są na rynku, no to jest, no nie jest to może spekulacja, to jest inwestycja. Jest inwestycja, ludzie kupują akcje. Jeżeli korporacja dobrze działa, no to i stoki, czyli akcje działają. Powiedzmy Amazon, który zdominował wszystko na rynku europejskim i amerykańskim szczególnie, no to akcje dzisiaj są tam po 1600-1700 dolarów, a one były po 20-30 dolarów. Także jeżeli ktoś kupował akcje regularnie Amazona, no to ciężko zarobił. No ale to nie jest największy powód na to, że te akcje wzrastają. No akcje wzrastają dlatego, że ludzie widzą, że ten Amazon zatrudnia setki tysięcy ludzi, przewożą te rzeczy. Te towary sprzedawane przez Amazon, no to są produkowane, no bardzo często, powiedzmy, w Chinach, no ale jest dużo innych towarów produkowanych, także, że to reprezentuje potężne obroty. Poczta amerykańska przewozi, zarabia, też zatrudnia, Federal Express, UPS, no wszyscy naokoło zarabiają, nawet ci kierowcy czy pracownicy, kiedy wychodzą na lunch, no to oni też mają swoje pensje, mają swoje podatki, wydają pieniądze w innych miejscach na samochody, na taksówki, na domy i tak dalej. Znowu ludzie płacą podatki, także, że ściganie jakichś korporacji, gdzie jest w sumie miliony ludzi włączonych w to, którzy też płacą podatki, no to nie za bardzo ma sensu. Jeżeli by się nie podatkowało tych pojedynczych małych ludzi, no to oczywiście, że korporacje trzeba by było, jakoś można by było powiedzieć, no ale to chodzi o to, żeby jednak ten podatnik miał pracę, a jeżeli jest duża korporacja, no to jest dużo pracowników. Większość tych pieniędzy jednak z tych dużych korporacji, czy tak milionerów, no to wraca z powrotem do obiegu. Nie tylko
żeby przesuwać całe te biznesy, żeby produkować w tych fabrykach, żeby jakoś usprawniać w tych fabrykach, no ale bardzo często te, dużo ludzi daje donation, czyli daje pieniądze na stowarzyszenia przeciwko chorobie raka, idzie do Armii Zbawienia, dają do muzeów, dają do różnych stowarzyszeń weteranów wojennych, dają dla bezrobotnych bezdomnych, dają do różnych prywatnych szkół i tego rodzaju rzeczy. Także, że te pieniądze, które oni mają, no to jakoś rozdzielają. No i to jest przyjemne, czy normalne, że ten, który zarabia pieniądze, no to on woli płacić mniej podatków i mieć te pieniądze, czy nadmiar tych pieniędzy, nawet w przekonaniu tych socjalistów, że on ma nadmiar tych pieniędzy, no to nie wciskają tych pieniędzy pod materac, no tyle tylko, że gdzieś przekazują dalej. No i część ludzi mówi, mogą sobie odpisać od podatku. No to nie jest tak do końca, że sobie odpiszą do podatku. To nie jest tak, że państwo, powiedzmy IRS, zabiera 10 milionów i ktoś powie, o, no to ja te 10 milionów zamiast zapłacić do państwa, to oddam do muzeum. To nie jest tak. Jeżeli te 10 milionów, no to on odejmuje, powiedzmy, od 100 milionów. I te 10 milionów, to ze 100 milionów jest inny podatek, no bo jest bardzo progresywny, jest czym więcej się zarabia, to tym większy procentowo, stopa procentowa jest większa, także że w sumie konstytucja amerykańska, czy na całym świecie mówi, że wszyscy ludzie są równi, no ale jednak część ludzi jest mniej równa, no bo czym jest bogatsza, tym musi więcej zarabiać. Także państwo zawsze chce, ma dobre intencje i wie, jak wydać cudze pieniądze. Margaret Thatcher powiedziała, że właśnie socjalizm działa do tego momentu, kiedy zabraknie cudzych pieniędzy. No i te wszystkie programy państwowe, urzędowe i tak dalej, no to mają dobre intencje. Tyle tylko, że to zawsze jest ta nadbudówka, jest pełno tej biurokracji. Politycy się w to włączają. Nie ma tego zaangażowania emocjonalnego czy chęci zysku. Tam jest po prostu wydawanie pieniędzy państwowych, no bo one są, no i trzeba je wydać. Dużo tych milionerów, powiedzmy, to wykupywało najróżniejsze firmy, które zbankrutowały i mieli jakieś inne swoje myśli, inne swoje wizje, no i byli w stanie obrócić wszystko naokoło. Tak jak w Polsce, powiedzmy, po pijanej Magdalence, to rząd posprzedawał za bezcen wszystko do Niemiec, do Francji, a Francja zaorała fabrykę kabli w Ożarowie tylko dlatego, żeby się pozbyć konkurencji, a ziemię sprzedała na inne użyteczności. Także kupując powiedzmy fabrykę za 1/4 tego, co było warte w magazynie, no to jest jeden wielki przekręt. Także to nie jest, powiedzmy, wolny rynek. No w Ameryce jest ten tak zwany American Dream. Większość ludzi to jednak są emigranci, dzieci emigrantów, wnuczki emigrantów. I ludzie tu przyjeżdżają i mają tą możliwość, żeby coś stworzyć. No, 90% no to po prostu idzie, pracuje, płaci podatki, płaci też swoje ubezpieczenie zdrowotne i tak dalej. No ale niektórym ludziom się udaje i wyskakują po prostu do przodu. Jest też taka moda, że dużo tych aktorów, którzy zarabiają jakieś nieprawdopodobne pieniądze, dużo polityków, nie polityków, dużo też przedsiębiorców mówi, że powinno się płacić większe podatki, no ale to oni mają prawo, oni mogą się samemu zadeklarować i wpisywać oprocentowanie, jakie oni chcą. Także krzyk o tym, żeby płacić większe podatki, no to
to każdy z tych, co ma pieniądze, może płacić. Nie ma takich przeciwwskazań, żeby się opodatkowywać więcej. No tyle tylko, że ten idiotyzm krzyczenia o większych podatkach, no to jest to, że później nie będzie pieniędzy, powiedzmy, na muzeum czy dla kościoła, no bo też ludzie dają jakieś, jeżeli wierzą w moralność chrześcijańską, jeżeli wierzą w to, że kościół czy synagoga, czy jakiś zbór protestancki daje społeczeństwu jakąś taką obramowanie tego, co jest dobre, a co nie jest dobre, no to ludzie dają pieniądze na to, żeby to się ciągnęło. Dają dużo pieniędzy na uniwersytety, na koledże. Jest tradycja taka w Ameryce, że po prostu wszyscy ci absolwenci, no to co roku po prostu swojej uczelni dają jakieś pieniądze. No jest to przyjemne, jest to takie lojalne. No i buduje to co ludzie po prostu otrzymali jako studenci. No i pomaga uczelniom. Największa nadzieja na Amerykę to jest to, że ludzie będą mieli możliwość robienia pieniędzy, że ludzie nie będą jednak zniszczeni tą nienawiścią, powiedzmy, do ludzi bogatych. No bo to się zaczyna, jeżeli zaczyna się krzyczeć o bogatych, no to prędzej czy później, tak jak w Chinach, po prostu zabierali worek ryżu temu, co miał dwa worki, a w Rosji czy w Polsce zabierali jedną krowę temu, który miał dwie krowy. Także ten socjalizm co ma do siebie, że wszyscy obiecują, powiedzmy, plus 500, i to jest no, taka pułapka, bo powinni w zasadzie obiecywać minus 500, powinni obiecywać minus 500 z podatków, także jeżeli ktoś więcej zarabia, to powinien zapłacić 500 mniej w tych procentowo, no i powiedzmy gotówkowo, niż jakby zarabiał mniej, bo jeżeli ktoś powiedzmy od 50 tysięcy zapłaci 10%, to jest 5 tysięcy, a od 100 tysięcy to by zapłacił, powiedzmy, już nie 10 podwójnie, tylko powiedzmy 2 z kawałkiem, tak? Także to podatki trzeba szanować ludzi, którzy pracują, trzeba szanować ludzi, którzy zarabiają, trzeba szanować ludzi, którzy płacą podatki. Podatnika w zasadzie państwo to powinno całować w rękę i dziękować, że płaci, a niestety państwo się zrobiło takie, że ma tego kija i leje wszystkich, no i coraz więcej ludzi też, szczególnie tych urzędników, szczególnie tej budżetówki, ludzie, którzy pracują w policji, którzy pracują na uczelniach, którzy pracują w szkole, którzy pracują, powiedzmy, w medycynie i tak dalej, wszystkie w środkach masowego przekazu, oni wszyscy są za socjalizmem, oni są wszyscy za podatkami, no dlatego, że wszyscy inni pracują i mają płacić, a oni mają korzystać, tak, także państwo czy rząd to powinien jednak mówić minus 500 od mniej podatków i powiedzieć: zarabiaj ile możesz, produkuj ile możesz, rób jakieś maszyny, handluj, kup taniej, sprzedaj drożej, wyproduj jakieś śrubki, jakąś elektronikę, jakieś łódki, niełódki, no cokolwiek jest, to staraj się produkować, żeby zarobić pieniądze. Czym więcej będziesz zarabiał, to my będziemy i tak mieli więcej gotówki, a ty procentowo będziesz miał minus 500. Także to jest rozdawnictwo i jednak takie kłanianie się dla ludzi, którzy biorą, a nie dają, no to nie jest dobre. Teraz Wenezuela kompletnie już się rozpada. 20 lat im to zajęło.
Tam już w zasadzie klasy średniej nie ma. Uciekli nie tylko milionerzy, wszystko zostało znacjonalizowane. Te tak zwane korporacje zostały przejęte przez tych cwaniaków partyjnych. Doprowadzili oni to wszystko do ruiny. Przejęli, znacjonalizowali banki, przejęli hotele. Dużo tych łańcuchów hotelowych po prostu powyganiali. Oskarżali Coca-Colę, Pepsi-Colę. No wszystko, co się dało, no to ciągle tylko komuniści wpadali. Oskarżali, że tam jest kapitalizm i wyzysk. No i później wszystko doprowadzali do ruiny. Także jednak szanowanie przedsiębiorstw, szanowanie ludzi, którzy są w stanie zrobić coś, zatrudniając przy okazji setki, tysiące ludzi. No bo to jest najważniejsza sprawa. Firma zatrudnia setki, dziesiątki, tysiące ludzi. I ta firma w zasadzie, jeżeli jest jakaś organizacja, która jest w stanie utrzymać to w jakimś tam porządku i dać pracę tym ludziom, no to nie może być opodatkowana, żeby po prostu zabić kaczkę znoszącą złote jajka. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz też? Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek na dole do subskrypcji. Dzwoneczek można nacisnąć, dzyń, dzyń. Zawiadomienie o codziennych filmikach. Pisz pytania, pisz odpowiedzi. Pisz swoje opinie, polecaj gdzie się da, polecaj na Facebooku, wrzucaj na Wykop, nie wiem jak to się robi, ale postaraj się wrzucić na Wykop i do następnego codziennego filmiku.